Chciałbym powitać przede wszystkim zacne grono osób tutaj z Politechniki Warszawskiej, SEP-u, panów profesorów Wojciecha Fisowskiego, pana profesora Rawę, panów SEP-ów z Poznania, również naszych kontrahentów, jak i również osoby, które współpracują z nami, jeżeli chodzi o ochronę ogromową sieć przepięciową w Polsce już od kilkunastu lat, prawda? Panowie, jest mi eine Ehre und ein Vergnügen heute bei Ihnen sein zu können. Jest mi bardzo przyjemnie, że mogę Państwa tutaj powitać. Es passiert nicht jeden Tag, dass die wirtschaftlichen Unternehmen die Chance haben, 100 Jahre alt zu werden. Nie zawsze jest szansa, żeby firma mogła obchodzić na przykład stulecie, prawda? Przedsiębiorstwo. Wem haben wir das zu verdanken? Natürlich Ihnen, die Sie hier sitzen. Oczywiście chcielibyśmy, mamy wiele do zawdzięczenia Państwu, między innymi osobom, które tu siedzą. Das sind natürlich unsere Kunden und die, die uns über viele Jahre im Markt begleitet haben. Czyli naszym klientom chciałem podziękować tym, którzy wspólnie z nami są na rynku, prawda? Dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Dlatego chciałbym bardzo za to Państwu serdecznie podziękować. Und Ihnen auch die besten Grüße unserer Geschäftsleitung aus Deutschland ausrichten. I chciałbym skierować do Państwa najlepsze życzenia i podziękowania również ze strony firmy DEN GmbH i zarządu firmy DEN GmbH. Als erstes eine gute Nachricht. Sie müssen keinen Sakko tragen, also Sie können das gerne ausziehen. Oczywiście taka dobra wiadomość, że dzisiaj nie trzeba marynarek nosić, prawda? Można spokojnie ściągnąć marynarki. Wir haben für später haben wir auch noch ein Gewitter bestellt. Noch einmal. Für später haben wir ein Gewitter bestellt. Pan Smatok powiedział, że później, na późniejszą godzinę zamówiliśmy burzę. No zobaczymy, czy to się sprawdzi. Also werden wir sehen, ob das auch wirklich kommt. Für 100 Jahre muss man sich natürlich auch etwas ausdenken, etwas überlegen. Und wir haben uns überlegt, dass wir gern einen Kontext herstellen möchten zwischen der Geschichte des Blitzschutzes in Polen und unserer eigenen Geschichte. Że jak myślimy o stuleciu, prawda, o takiej szczególnej dacie, więc nawiązując do stulecia firmy, chcielibyśmy porozmawiać, przedstawić pewną historię ochrony odgromowej w Polsce. Pan Smatlow, bardzo dziękuję panu profesorowi Fisowskiemu, że właśnie będziemy mieli okazję posłuchać się to, co zaprezentuje, co przedstawi, prawda? Und
danach möchte ich Ihnen ein paar Momentaufnahmen aus 100 Jahren Firmengeschichte zeigen. I oczywiście tutaj Pan Smatlo będzie chciał pokazać parę zdjęć, kilkanaście zdjęć z historii firmy Dell. W zakresie elektryczności atmosferycznej i ochrony odgromowej nastąpiły ważne wydarzenia. Wykryto piorunochron, Benjamin Franklin. Zapoczątkowano budowę piorunochronów w wielu miejscach świata. Nastąpiło szybkie ich rozpowszechnianie się. Do najstarszych w Europie w latach 1760-1769 należy zaliczyć piorunochron. Na kościele świętego Marka w Wenecji, na domu fizyka Reimerusa w Hamburgu, no i oczywiście u nas na kościele świętego Augustyna w Żaganiu Śląskim, który przedtem, prawda, nie należał może do nas, prawda, ale w tej chwili możemy powiedzieć, że w Żaganiu Polskim to się odbyło. Na szybkie rozpowszechnianie się piorunochronów miały wpływ takie właściwie dwa zjawiska. Pierwsze, liczne szkody piorunowe w ludziach i w mieniu. Na przykład charakterystyczne były eksplozje, tutaj odnotowałem, że eksplozja magazynów prochu w Wenecji w 1767 roku, później w Brescii w 1772 roku, gdzie poniosło śmierć około 3000 osób. W XVIII wieku w Polsce wprowadzenie i rozpowszechnienie piorunochronów przypadło na okres rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego, kiedy to państwo chyliło się ku upadkowi, ale następował rozkwit nauki i sztuki, tak zwany wiek oświecenia. Tutaj wymieniam nazwiska naszych, że tak powiem, sławnych osób, które przyczyniły się znacznie do rozwoju kultury. Dokonano reformy edukacyjnej, powstało kolegium nobilium, Konarski to uczynił, następnie Akademię Królewską. Nastąpił rozwój metalurgii, przemysłu, ceramiki i tak dalej, ale nastąpił rozwój literatury, który sprzyjał rozpowszechnianiu wiedzy o piorunochronach. Powstały periodyki, jak na przykład Pamiętnik Historyczny i Polityczny, Wiadomości Warszawskie, Dziennik Wilejski, później jeszcze Pismo Techniczne w Lwowie. Tak cały szereg rzeczy tutaj w tym zakresie sprzyjało rozwojowi piorunochronów. Zauważyliście Państwo, że ochrona odgromowa w Europie ma mniej więcej 250 lat. Historia. Auf unsere 100 Jahre eingehen, in denen wir mit diesem Thema verbunden sind. Chcielibyśmy powiedzieć o około 200-letniej porównaniu z tą 200-letnią historią. Chcieliśmy nawiązać do właśnie stuletniej historii firmy Dell. Kolega, tak jak powiedziałem, tutaj zostało przetłumaczone te folie na język polski, także można zobaczyć, co tam jest napisane. Ja będę może nawet starał się Państwu czytać, bo nie wszyscy pewnie widzą. Sicherheit ist unser Motto, das haben Sie gerade eben gesehen. Że bezpieczeństwo jest naszym mottem. Ale byliśmy zawsze pierwsi. Najlepszy dowód, że pracownik były Ineximu piastuje dyrektorskie stanowisko w firmie Bain jako dyrektor handlowy, a drugi z kolei pan Wincencik, dyrektor techniczny, również były pracownik firmy Ineximu. O czymś to świadczy i dalej ze sobą współpracujemy. Także jeszcze raz serdeczne gratulacje z okazji stulecia, a współpraca z Daina i Ineximu to już trwa 18 lat. Wszystkiego dobrego. Thank you.
samicy tak. Wypina się. Ale Śliszówka, taka miejscowość, jest w Kieleckim właśnie. Jestem daleko, ale historię nie jadę. Ostatnia. Ale nie będziesz tego nadużywał. Teraz jest jeszcze to, co to zadanie.